Obecność odpadów niebezpiecznych i rakotwórczych, składowanie śmieci poza czaszą składowiska czy składowanie na wysypisku odpadów, które powinny zostać poddane procesom przetwarzania, to niektóre tylko wnioski z kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Kontrole, które odbywały się od września do grudnia 2020 roku, zostały przeprowadzone na wniosek m.in. ABW oraz komendanta policji w Nowym Sączu. Kontrola w WIOŚ-u potwierdziła to, o czym nas zawiadamiało ABW oraz komendant policji, iż część odpadów jest deponowanych poza obrębem czaszy składowiska. Również potwierdzono obecność na czasze składowisku odpadów, które mogą mieć właściwości rakotwórcze oraz substancji niebezpiecznych. Potwierdzono również deponowanie na czasze składowiska odpadów biodegradowalnych, czyli to są te odpady, które pochodzą z koszenia trawników, gałęzi, liści. Takie odpady zgodnie z prawem nie mogą być deponowane na czaszy składowiska. Kolejne nieprawidłowości, które wykazała kontrola, to deponowanie odpadów, których kaloryczność trzykrotnie przekroczyła dopuszczalne normy. Były to tekstylia, odpady foliowe i butelki, czyli produkty, które powinny zostać przetworzone, a nie składowane. Jak mówi Ewa Gądek, kierownik sądeckiej delegatury WIOŚ, kontrola została także przeprowadzona w związku z licznymi skargami telefonicznymi i pisemnymi mieszkańców, którzy skarżyli się na uciążliwy zapach. W związku z przemianami, które nie powinny następować, ponieważ nie powinny być składowane na składowisko odpady biodegradowalne, uciążliwość zapachowa w trakcie, kiedy są koszone trawy, obcinane gałęzie, w związku z tym, że były składowane te odpady na składowisku, powodowało to uciążliwość taką, a nie inną. Nie wiadomo jeszcze, jak duży wpływ na środowisko naturalne będą miały stwierdzone nieprawidłowości. Zanieczyszczenia, które dostały się do gruntu poprzez deponowanie odpadów w miejscu na to nieprzeznaczonym, czyli poza czaszą, wcześniej czy później przedostaną się do wód gruntowych. W zależności od tego, jaki będzie to charakter, jaki jest skład gruntu pod tym materiałem, który został tam zdeponowany. Natomiast w jakim momencie i ile tego przedostało się do środowiska, jest to nie do oszacowania. Niemniej jednak nie ma takiej możliwości, że materia ginie. Czyli to, co już się przedostało, po prostu na stałe zostało wprowadzone do ekosystemu. Protokół kontroli został przekazany zarządowi spółki Nowa, jednak prezes nie zgodził się z wynikami kontroli i odmówił przyjęcia mandatu. Sprawa będzie mieć swój finał w sądzie. Osobne postępowanie dotyczy także uszkodzonych nagrań z monitoringu oraz zapisu GPS jednego z pojazdów. Decyzję dotyczącą dalszego funkcjonowania wysypiska podejmie marszałek województwa małopolskiego.